Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Napoleon Total War. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy naszymi Prusami? Otóż tak, słuchajcie. Ostatnio żeśmy, słuchajcie, odepchnęli Holendrów spod Kleve, spod tego miasta tutaj. To jest nasza armia, która obecnie liże rany. Ja ich tutaj sobie wycofam, że nie zmieszczę ich. Chyba, że zrobilibyśmy taki mex. Tylko czy oni tutaj będą szybciej uzupełniać straty? Niestety nie za bardzo. Więc jak sobie ustawię tutaj i niech wejdą z powrotem. Dobra. Słuchajcie, w wolnej chwili poczytałem sobie troszkę o, słuchajcie, tych żołnierzach z Brunszwiku, o czarnym korpusie z Brunszwiku. Słuchajcie, co mnie bardzo ucieszyło, informacja jest taka, że ta formacja składała się w głównej mierze z Ślązaków. A powstała, słuchajcie, w momencie, kiedy miasto Brunszwik wpadło w ręce francuskie, a władca tego państewka niemieckiego, jeszcze to było państewka niemieckie, to chyba nie było częścią Prus, poległ w bitwie z Francuzami. Ja tu koleś nazywał się Ferdynand. Ferdynand? Chyba Ferdynand. Dobra, niech będzie Ferdynand. Na pewno zaraz mnie poprawicie. No i słuchajcie, jego następca Wilhelm, dlatego że... znaczy, jako formę żałoby obrał właśnie czarne mundury dla swoich ludzi, a na ich czapkach umieścił Totenkopf. A więc trupią główkę, która miała symbolizować zemstę na Francuzach za śmierć ich władcy. W zasadzie była to formacja elitarna wojsk niemieckich, tutaj tudzież brunszwickich. No i słuchajcie, w czasie wojen napoleońskich sławiła się, znaczy tak, najpierw walczyła na terenie dzisiejszych Niemiec, kiedy tam z kolei zaczęły przegrywać wojska koalicji antynapoleońskiej, została ewakuowana do Wielkiej Brytanii, stamtąd z kolei została przeniesiona do Hiszpanii i tam sławiła się w wielu, wielu bitwach z Francuzami. I tam, słuchajcie, była aż do zesłania Napoleona na Elbę. Kiedy Napoleon zwiał z Elby i rozpoczęło się słynne 100 dni Napoleona, korpus został przydzielony do sił pod dowództwem brytyjskiego księcia Wellington. A co za tym idzie? Czekajcie, czy może tu mamy pełny stan? Prawie. Prawie mamy pełny stan. Jednego oddziału nam tutaj brakuje. O, hajsu, 7 tysięcy. Dobra, w każdym razie ich tutaj trzeba wysłać. Jak tu? Tutaj się trochę mogą buntować. Ja wiem, tutaj jest twoje trochę parę oddziałów Landwehry. Niech będzie. Co my tu mamy? Mamy Landwehrę i tych grenadierów szwajcarskich. Ja mam dział grenadierów, tym podeślę. Ej, coś popieprzyłem. No. A ci mieli iść tu. A ci mają iść tu. Źle kliknąłem. Sorry, zdarza się. Tak to jest, jak się człowiek gada o czymś. Musi się skupić na tym, co mówi, a nie może się skupić na tym, co robi. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy operę do rozbudowy. Jak tu wygląda sytuacja w naszych granicznych miejscówkach? Tutaj się Francuzi pojawili. Dwa oddziały francuskie. Nie, i stąd wygonić. Oni nie chcą zostać wygonieni. Ale słuchajcie, ja bym dał automatycznie są zbyt wyrównane szanse na przegraną. Dobra, słuchajcie, stoczymy sobie tą bitwę. Okej, jesteśmy. A, słuchajcie, nie skończyłem wam mówić o korpusie brunszwickim. Kiedy rozpoczęło się 100 dni Napoleona i korpus został oddany pod dowództwo brytyjskiego księcia Wellington,
Wówczas został on wysłany oczywiście do Belgii. Do diabła z tą pogodą! Z wilgotnym prochem niewypały są pewne! Spokojnie. I słuchajcie, brał udział w bitwie pod Waterloo. Tylko, że niestety, znaczy, on w tej bitwie właściwie pełnił rolę odwodu brytyjskiego. O, ci już mają zasięg? Tamci już też mucą. Dobra, ja im utrudnię nieco życie. Naprzód. Dobra, to już niezła zadyma zrobiła. Ta kartacze, moi drodzy. I tu kurde nieźle mucą. To jesteście pod strzałem. Piotra liniowa. Francuzi się kurde odgryzają. Uderzyć. Uwaga, tutaj są strokoły, jakieś takie kurde przeszkody. Widać, że atak naszej kawalerii pomógł. Atakują naszego generała! Gądzik. Wycofać się i przegrupować. Chwalebne zwycięstwo! Co, ruszyli na nas? Na bagnety? Dobra, pięknie. Dobra, zostali rozbici. Ale zadyma. Dobra, zakończę bitwę. Okej. Okay. 65 ludzi straciłem zaledwie. To trzeba odbudować, a my wracamy tu. Dobrze. Dobrze. Tu mamy Austriaków. Słuchajcie, to jest kurde ładna droga na Paryż, a najpierw będę się musiał kurde uporać z cholernymi Holendrami tutaj. Oni mnie będą cały czas atakować. Cały czas mnie będą próbować podgryzać. To mi się nie podoba. Zobaczcie, zerknijmy, co ja tutaj będę miał za piechotę na koniec. Nie wiem, czy oni wszyscy są tutaj uwzględnieni. Gwardia piesza. Grąscy strzelcy. Jacyś grenadierzy. 8 lekki regiment. No, republikańska gwardia, różne różniste formacje. Coś nam się tu kurde znowu z dźwiękiem popsuło. Dobra, tutaj sobie arsenał zbudujmy w Berlinie. Jak tu? Kurde, nie najgorsza armia, ale niech ona tutaj na razie siedzi. Kto ją dowodzi? Blücher. Blücher tu dowodzi. Dobra, lećmy dalej. Ech.
Co my tu mamy? Tutaj co? Francuzi się tłuką z Austriakami, tak? I bardzo ładnie. Że tutaj, kurde, Austriacy wokół Wiednia koncentrują siły. Nie kombinują. Czemu nie przesyłają swoje siły przez nasze terytorium? Co, jesteśmy sojusznikami? Chyba, nie do końca. No i chcą nam zapłacić, technologię chcą od nas. Nie. Sorry, ale nie. Tutaj wojska rosyjskie. Słuchajcie, wymyśliłem sobie pomysł na nową serię z Napoleon Total War, którą będę chciał zrobić. Mianowicie zagrać Rosją na maksymalnym poziomie trudności na Derw Mode. To mogłoby być interesujące. No. Pojawili się Holendrzy. Kurde, Hiszpanie się tu odganiają od Francuzów. Jak tylko mogą. Droga zablokowana, dobra, w coś ty się tutaj wpakował, kolego, co? Ciebie to bym na razie chciał tutaj widzieć. Co my tu mamy? Dobra, droga zablokowana. Okej, tutaj żeśmy nową technologię ogarnęli. Dobra, tutaj będziemy mogli więcej jednostek naraz tworzyć. Myślę, też nie jest złym pomysłem. Bo teraz tak, to ile? To 6, to 4, to 4. Dobra, na razie róbmy sobie gospodarcze sprawy. Na razie na wojnie nam idzie nie najgorzej, więc na razie nie czuję potrzeby jakiegoś strasznego modernizowania wojsk. Dobra, ty byś musiał tutaj te południe ogarnąć. Kolego. Dobra, wy idziecie tu. A wy wracacie do Berlina. A my, słuchajcie, spróbujemy sobie pogadać z Austriakami. A sojusz mamy. Tak, mamy sojusz z Austrią. Już się bałem. Dobra, z Oldenburgiem spróbujemy się dogadać pod względem handlu, jak najbardziej. Okej. Oldenburgiem żeśmy się dogadali. Mnie osobiście bardzo cieszę. Mamy jesień 1805 roku. To moglibyśmy rozbudować. W Warszawie można sporo rzeczy pobudować. Z tego co widzę, to se zbudujmy, to se zbudujmy i to se zbudujmy. Jest. Warszawa calutka jest do przebudowy. Dobra. Okej, na razie kończmy turę, lecimy dalej. Okej, tutaj nasze wojska wróciły. O-o. Tam idzie spora armia francuska na nas. Mhm. Frankfurt splądrowali i idą naprzód. Trzeba będzie im stawić czoła. Nie będę się przyłączał do wojny z Hiszpanią. Co za Angolę po prostu. To, że wojnę z Hiszpanią prowadzicie, to sobie nie znaczy, że ja też mam. Okej. Okay. Sporo tych państw jest mimo wszystko. W tej grze muszę przyznać. Chcę też spróbować, słuchajcie, połączyć ten mod. Hence Darth Mode. Modem, który odblokowuje nacje. I co? I tak Hiszpania przyłączyła się do moich wrogów. Niedobrze.
Niedobrze, kogo my tu mamy? Czemu ja tu nic nie widzę? Sprawdzić mi to, infiltruj. Żeby ty przynajmniej coś się dowiedziałeś więcej. Mam gwardię. To jest. To jest jakiś chyba regiment kolonialny. Dobra. Trzeba będzie z nimi tutaj zrobić porządek. Jak wy tu? Jeszcze straty uzupełniacie, tak? Dobra, jak tam rozbudowa? To jest ten mały przegląd. Fajnie. Okej, słuchajcie, szykuje nam się kolejna bitwa. Więc ty, koleżko, musisz zatrzymać tą armię francuską. Co my tu mamy? Ney! Proszę bardzo. Ney, ten sam Ney, który... Z tego co pamiętam, jego błędna decyzja o szarży w bitwie pod Waterloo zdecydowała o klęsce wojsk francuskich. Co nie mają? 8 funtówki. 8 funtówki, 12 funtówki. Sporo artylerii. Muszę przyznać, że wojska francuskie cechują się naprawdę sporą ilością artylerii. Co jest oczywiście najbardziej zgodne z historią, ponieważ wojska francuskie naprawdę używały sporo działu. Tak więc, dobra, nie straćmy czasu, stoczmy tą bitwę. Ale leje. Otóż, moi drodzy. Niestety jest to... jest to jesień. Tak, moi drodzy. To ten kopwy są. Mamy tutaj czarny korpus brunszwicki. Który wygląda dosyć przerażająco. Co my tu mamy? Tu mamy grenadierów. Do diabła z tą pogodą! Mamy jeszcze lekkie z wilgotnym oddziały. Prochem nie wypały są pewne! Trudno, życie. Na razie się cofnąć. Na początek musimy gdzieś rozmieścić naszą artylerię. Myślę, że tu będzie dobrze. Na środku, pięknie. A Francuzi chyba mają lepsze pole ostrzału niż my. Ale no nic, trzeba będzie coś wykombinować. Trzeba będzie coś wykombinować. Dobra. Róbmy to tak. Wy rozstawicie się z tej strony. Mamy co? Zwykłych muszkieterów. A tu mamy piechotę brunszwicką, tak? Czarny korpus. Później znowu są muszkieterowie. Okej. Teraz tak, tutaj mamy grenadierów i szwajcarów. Grenadierów i szwajcarów. Zobaczmy, jak wyglądają Szwajcarzy. Tak całkiem przyzwoicie, chociaż to też są oczywiście oddziały elitarne, przynajmniej w tej grze. Dobra, do tego mam jeszcze, słuchajcie, dwa oddziały lekkiej piechoty. Rozproszyć mi się tu. Jak się gra rozpocznie, to się trochę tutaj rozejdziecie. Znajdzie się jeszcze miejsce dla was. Teraz tak. Nasz generał. Sztab generalny. Rozstawi się tu. I teraz tak. Mamy tutaj trzy oddziały kawalerii. To jest sporo. Trochę sporo. Co my tu mamy? Gwardia konna Dragonii, tak? Dragonów rozstawiłbym sobie tu. I na razie bym ich ściągnął z koni. Będą
zbierać ogniem ewentualnie nasze tutaj jednostki. Mam nadzieję, że nie będą nikomu strzelać w plecy. Aczkolwiek wiem, że z tym to różnie bywa. Naszą kawalerię... Mamy huzarów. Ich sobie rozstawimy oczywiście na flankach. Zobaczymy, czy w ogóle będą nam oni potrzebni. Dobra, was rozstawiamy sobie. Zostawimy sobie tu. Możecie przyspieszyć, dobra. Tutaj się rozpoczęła mała kanonada. Nie wiem, pakują te działa? Czy je rozkładają? Okej. Coś tu jednak, kurde, działamy. Uwaga, bo Francuzi odpowiadają ogniem. Do kogo walą? Tu. Wycofać sztab. Ale z życiem. Wow. Okej. Myślę sobie jedno, że jeśli tam zostanę, prawdopodobnie zginę. A więc nie widzę innego wyjścia, jak się ruszyć. Bo w tej sytuacji jest to chyba jedyne wyjście. Dobra, rozstawimy się w ten sposób. W razie naprzód. Samo zrobimy z tą częścią naszych sił. Naprzód. To moim zdaniem stanie w miejscu nie ma tutaj najmniejszego sensu. Dobra, uwaga, szykuje nam się tylko małe starcie. My tu mamy oddział milicji. A więc nic nadzwyczajnego. Milicja powinna mieć przerąbane. Wysunąć lekką piechotę im na skrzydło. Wy też tu, naprzód. Leichte Infanterie zu Befehl, Sir. Mimo wszystko skupiałem się dalej w centrum. Rozstawić się. I ognia. Gruchnąć im. Pięknie. I o to chodziło.
Nie tak. Róbmy to w ten sposób. Was tu. Was tu. Biegiem, panowie. Czarni naprzód. Co my tu mamy? A! Regiment kataloński. Jest, wystrzelać ich. Co się tu wydarzyło? Jacyś huzarzy coś tu kombinują. To, że coś im to chyba nie wychodzi. Dobra. Jak tu? Idzie nam zmniejszanie liczebności tego francuskiego oddziału. Dobra. Wycofują się. To nie byli przygotowani na to, że co, że uderzymy ich frontalnie? To mi takie wrażenie sprawiają. Waszym zadaniem jest zabezpieczyć tutaj. Jeśli dalej się kurde uparli na ten oddział. Uwaga, idą kolejne oddziały. Coś tu się dzieje. Cholera. Poroboki. Poroboki. Okej. A wy możecie zrezygnować z tych czworoboków. A wy... zagęścić ruchy. Dobra. Tutaj widać, że odparliśmy kolejne uderzenie wojsk francuskich. Co tu się dzieje? Tutaj ci Katalończycy dalej coś kombinują. Miejcie na nich oko, co? Wow! Chwilunia momento, bo tutaj się dzieją rzeczy, które nie są za dobre dla nas. Przegrupować się. A
jest. My ich tutaj możemy powoli katować naszym ostrzałem. Co się tu dzieje? Kolejny oddział milicji, tak? Mamy młodą gwardię francuską. Walczą ze Szwajcarami. Jak to sytuacja? Musimy ich tu wytępić. No i tutaj też mają Szwajcarów. A więc tutaj Szwajcarcy walczą zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. Ci tutaj się wycofują. Jak my tu? Palimy do nich cały czas. Dobra, ci tu są pod ostrzałem naszej artylerii jeszcze. Wow. Tutaj artyleria też cały czas muci. Naprzód. Wjechać im na tyły. Dobrze jest. Ej, znowu młoda gwardia wraca. I się wycofuje. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! To? O kurde, wy. To niedobrze. Wycofać się. A, tutaj są oddziały gwardii. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Gdzie? Co ty tu robisz, typie? Podziało. Walić w nich. Nasi ludzie uciekają, panie! To bardzo niedobrze. Nasi ludzie uciekają, panie! Uderzyć na nich. Tu się nie dzieją dobre rzeczy.
naprzód. Dobra, tu ich pogoniliśmy. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! Bywa. Naprzód. Na bagnety. Jak już nie ma czym strzelać. Okej. Biegiem. Atakować. Dobra, tutaj przełamaliśmy opór wojsk francuskich, wy uderzacie na nich, a my uderzamy tu. Naprzód. Bardzo ładnie. Dobra, musimy zeznować te lekkie piloty. Muszą chwilę odpocząć. Zeznować te lekkie piloty, ona nam nie do końca się sprawdza. Turmujemy ich. Naprzód. Wow. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Niezłe rzeczy tutaj się podziały. Dobra, uwaga. Na tą jazdę. Dobra, tam pozostała nasza jazda jeszcze. Bardzo dobrze. Prawie skrzydło jest zablokowane trochę. Nacierać. Jaka sytuacja? Zacięte walki z francuskim regimentem. Naprzód. Dobra, tu. Okej, wy się nudzicie. Odejść. My tu. Dobra. Miejmy nadzieję, że tamci już uciekli. My spróbujemy tutaj małą szarżę przeprowadzić. Wy pogońcie ich. Dorwać ich. Nasi ludzie uciekają, panie! To niedobrze. Dobra, cofnąć się. Odjechać tu. Za nimi! Dobra,
Dobra, niestety dowódca francuski nam zwiał. By trzymać ostrzał. Na nich. Na nich. Okej. Porobieni. Rozgromić ten oddział. Dobra, moi drodzy, koniec bitwy. Zakończmy ją. Okej, moi drodzy. Przeciwnik stracił 3190 ludzi. My straciliśmy 1393. A więc słuchajcie, dosyć spore straty ponieśliśmy niestety, ale słuchajcie, nasi żołnierze zdobyli niezwykle cenne doświadczenie. To była pierwsza ich bitwa. Dobrze, moi drodzy, Francuzi się wycofali. My w sumie możemy ich jeszcze pogonić. Im tu już niewiele zostało. Możemy sobie stoczyć tę bitwę automatycznie. Dobra. Nawet nie najgorzej się to dla nas zakończyło. My sobie staniemy tu. To trzeba odbudować. Dobra, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.